Po co niektóre dusze biorą na siebie tyle cierpienia? Dlaczego tak bardzo chcą doświadczać, ale jest to doświadczenie przykre? A dodam, że są to dusze bardzo świetliste. Przypomniała mi się moja babcia, która taka była, dlatego pytam i rozumiem, że taką sytuację też można zmienić całkowicie, dążyć do uzdrowienia, szczęścia, pozwolić, by dusza rozwijała się w bardziej radosny sposób i w lepszych warunkach. Całuję Cię mocno, kochana Marysiu, Magdalenka. Tutaj trzeba bardzo uważać, ponieważ bardzo często jest tak, że my idziemy złą drogą, nie taką drogą, jaką wybrała sobie nasza dusza wyższa i dlatego doświadczamy cierpienia. Są jednak dusze, które wybierają cierpienie, aby coś zneutralizować, coś zmienić tutaj na ziemi, czegoś doświadczyć i to doświadczenie zapisać jak gdyby w tym polu morfogenetycznym, czyli w zapisie ziemi, aby te przyszłe dusze, które będą tutaj inkarnować, mogły z tej mądrości korzystać i nie musiały już tego cierpienia przeżywać. Bardzo często jednak mamy do odrobienia karmę, czyli co żeśmy kiedyś w jakimś wcieleniu zrobili i teraz musimy tego doświadczyć, aby to zrozumieć. Tutaj może być mnóstwo różnych przyczyn takiej sytuacji, czyli nie tylko to, że jakaś dusza sobie wybiera cierpienie, ale są również takie przypadki, że dusza wybiera konkretne doświadczenia, aby cierpieć. Ale zazwyczaj jest tak, że cierpi, ponieważ robi coś nie tak, jak powinna, czyli niezgodnie ze swoim powołaniem, niezgodnie z tym zapisem siły wyższej. I teraz może jak, czy powinna dążyć do uzdrowienia i szczęścia, to również zależy od duszy, od tego, każdy z nas jest inny, prawda? Nie można komuś powiedzieć tak, że wszyscy, którzy cierpią, to muszą dążyć do tego, aby uzdrowić się, aby być szczęśliwi i tak dalej, ponieważ niektóre osoby cierpią, bo chcą cierpieć, a niektóre osoby cierpią, bo muszą cierpieć, aby coś zrozumieć. Niektóre osoby cierpią, bo to wybrały, aby to zapisać w polu morfogenetycznym, a niektóre osoby cierpią, ponieważ są na złej drodze i te powinny zmienić drogę i dążyć do uzdrowienia i szczęścia. Ale to jest bardzo, bardzo indywidualne, tak jak każdy z nas jest inny, to tutaj również każdy przypadek jest inny. I nie można tak ogólnikować, bo takie ogólnikowanie byłoby po prostu nie na miejscu, byłoby nieprawdą. Prawdą jest to, że każdy ma inną drogę, niektóre dusze robią to, bo rzeczywiście tego chcą, niektóre robią to, bo robią coś nie tak, jak powinny, a niektóre jeszcze coś odpracowują, a jeszcze jest tysiąc innych rzeczy, dlaczego niektóre dusze cierpią. Tak w ogromnym skrócie, bardzo dużym skrócie. Pytania od Grażynki. Dobry wieczór, kochana Mario, mam pytanie dotyczące klątwy, nie wiem kiedy rzuconej na mnie. Prawdopodobnie teraz w tym wcieleniu. Ogromny kamienny krąg tego czaru przerwałaś Ty, kochana Mario. Dziękuję bardzo. Wszystko w moim życiu zaczęło zmieniać się bardzo pozytywnie. Spotkania, rytuały wspólne i teraz wszystko działa we mnie tak, jak mówisz w ostatnich ceremoniach 22 i 23. Pojawiła się w moim życiu osoba przeznaczona od siły wyższej. Poznałam nawet naszą więź z poprzedniego wcielenia. Teraz też więź jest szczególna, ale czasami mam zadany ból od kobiet, które jak się okazało, owładnęły nim jak mroczne przyssawki. On mi ufa, wierzy i czuję, że zna naszą prawdę. Błaga mnie, by wyciągnąć go z tej matni piekielnej. Jest już wyrwany, ale one, gdy widzą przegraną, bardzo mocno uderzają we mnie. Chcą zepchnąć na margines, odbić go. Uderzenie tych kobiet jest bolesne. Co mogę jeszcze zrobić, by całkowicie oderwać je od niego, a tym samym to zło, które czynią wraz z nim, odsunąć bardzo daleko, by nie utrudniały realizacji wszelkiego dobra. Wiem, że to końcówka, tak czuję tej ostatniej i w ostatnich dniach intensywnej walki. Walczę dalej, mam bardzo dziwną moc. Ty wiesz, kochana Mario, co to za siła duchowa. Sama sobie się dziwię, że z wielkim bólem, ale walczę. Serdecznie pozdrawiam moją kochaną duszą, Grażyna. Grażynko, tutaj jest bardzo szczególna sytuacja, ponieważ jak dobrze rozumiem to pytanie, ty chcesz pomóc temu mężczyźnie, ale musisz wiedzieć jedno, że najważniejsza jest jego wolna wola. On musi tego sam chcieć, aby się od tego uwolnić. Ty możesz go wspomagać na zasadzie rytuałów, na zasadzie ochrony, na zasadzie rozmów z aniołami. Ty możesz próbować na zasadzie
tych wskazówek, które poznasz jutro na naszej ceremonii, jak sama możesz siebie uwalniać od klątwy i złych energii, tak możesz próbować uwalniać jego. Ale musisz wiedzieć o tym, że tą ostateczną, jak gdyby, decyzję musi podjąć on sam. Ty możesz mu powiedzieć, jak to zrobić, ty możesz go nakierunkować, ty możesz przekazać mu te informacje do jego duszy wyższej. Jeżeli nie chcesz mu tego powiedzieć tak fizycznie, to możesz mu to przekazać na zasadzie połączenia dusz, ale to on jest tym kluczem w tej sytuacji, bo jeżeli one jego atakują, to on musi się z tego sam uwolnić. O tym powinnaś wiedzieć. Życzę Ci z tego z głębi mojego serca, jestem pewna, że się uda i walcz na takiej zasadzie, żeby nie, bo czasami jest tak, że walczymy metodami tej innej strony. Czyli gdy decydujemy się na walkę, to schodzimy jak gdyby na ten poziom tego zła. Lepiej jest nie walczyć, tylko wysyłać światło, wysyłać pozytywne energie, ochraniać, bo ja chciałabym, żebyś mnie dobrze zrozumiała. Jeżeli walczymy, to również bierzemy do ręki miecz i tym mieczem zadajemy ból, prawda? Zadajemy ciosy i jesteśmy właściwie kimś takim samym jak ta druga strona. Dlatego czasami lepiej jest zamiast walczyć, wybrać inne metody, czyli poprzez światło spychać to tą negatywną energię do podziemi. Odejście, usunięcie, oczyszczenie to jest dużo bardziej efektywne niż walka, bo gdy ty walczysz, stawiasz się na tym samym poziomie, czyli obniżasz twoje wibracje. Mam nadzieję, że mnie rozumiesz, tak w ogromnym skrócie.